Wczoraj otrzymałem dwa telefony. Jeden z pytaniem od mężczyzny, którego poznałem kilka miesięcy temu. Panie Marcinie, czy warto aplikować do pracy, i tu podam nazwę firmy rekrutacyjnej, która się specjalizuje w rekrutacji osób niepełnosprawnych, nazwijmy ją firma X. Ja powiedziałem tak, ja tej firmy zbytnio nie lubię, nie przepadam za nimi, bo to jest wielki moloch, ale na pana miejscu bym aplikował. Są tak ciężkie czasy i tak trudno znaleźć pracę, że ja bym nie wybrzydzał. I to jest też taki do was apel, że rynek pracy jest naprawdę w wielu firmach ogłoszeniowych, nie ma po prostu nowych ofert. To nie tylko tak u mnie źle jest. Znaczy, to jest taki dobry czas dla mnie, ponieważ ja piszę książkę dla działu HR, ale naprawdę nie wybrzydzajcie, tylko bierzcie. I każdemu będę to mówił, bierzcie co dają. Tym bardziej, że jeszcze nadchodzi okres wakacyjny, gdzie z tymi rekrutacjami w firmach może być tak nie za bardzo. A drugi telefon otrzymał od mojej koleżanki też wczoraj. Ona zrezygnowała z pracy w zeszłym roku u mojego klienta, albo już się czuła przemęczona i pytała się, czy mam dla niej pracę. Słuchajcie, od stycznia, mi mówiła, nie może znaleźć żadnej pracy. Jest posłuchaj. Mówiła, Marcin, nie wiem, co się dzieje, bo ja nigdy nie miałam problemu ze znalezieniem pracy. Pomimo, że jest niewidoma, ale jest fantastycznie osobą wykształconą. No, jeszcze nie ma noża na gardę, ponieważ bierze rentę rodzinną, ale jest już zaniepokojona. Dlatego nie pytajcie się mnie, czy warto z tą firmą rekrutacyjną mieć do czynienia, czy nie. Bierzcie, co dają. Ja zawsze mówię, rozpryskujcie moc, gdzie się da. Bo nie wiem, ten czas, to taki, ja myślę, ten okres takiej niepewności, wiadomo, przed wyborami, ta jeszcze niepewność gospodarcza, na pewno minie, ale słuchajcie, od stycznia coś się dzieje i taki jest taki stan zawieszenia. I życzę wam, żebyście znaleźli pracodawców, którzy będą was szanować. A nawet ci, którzy was nie szanują, to troszkę popracujecie, czasy się zmienią, to przeskoczycie na inny kwiatuszek, to znaczy pszczółka przyleci na inny kwiatek.